Siatkarze Enei KKS-u Kozienice po miesięcznej przerwie ponownie zagrali na własnym parkiecie. W 19 kolejce drugiej ligi podejmowali w sobotę i u Kapitale Stare Babice. Plan na mecz był prosty. 3 punkty miały zostać w Kozienicach. Bo raczej trudno spodziewać się innego wyniku, gdy po jednej stronie siatki staje zespół, który w ostatnich 5 meczach zdobył 13 punktów i zajmuje 6 miejsce w tabeli. A po przeciwnej drużyna, która z 17 spotkań w tym sezonie wygrała 2 i zamyka stawkę. Oczywiście zdarzają się niespodzianki, lecz są tylko wyjątkiem od reguły. W kadrze gospodarzy zabrakło chorego na ospę Marcina Kurka. Wrócił za to Bartłomiej Koryciński. Trenerzy Marek Żelczak i Michał Kalita musieli więc ponownie nieco przemeblować wyjściowy skład. Na rozegraniu Wojciech Ranecki, środkowi Koryciński i Maciej Kałasz. W przyjęciu Jakub Baranowski i Daniel Ostrowski. Atakujący Piotr Skałbania i na libero Robert Głogowski. Zdecydowanie lepiej w mecz weszli podopieczni Damiana Białoruckiego. Goście podbijali bardzo dużo piłek w obronie i kończyli kontry. Nasz zespół miał ogromne problemy, by dobić się do parkietu. Początkowo 3-punktowa przewaga rywali w połowie partii sięgnęła już 7 oczek. Po asie serwisowym Pawła Pietkiewicza IŁ Kapital prowadził 16-9. Kozienczanie w końcu wzięli się w garść i zaczęli gonić wynik. Wygrali 2 bardzo długie wymiany, a takich zarówno w tym, jak i w kolejnych partiach było niezwykle dużo i doszli na 2 punkty. Przyjezdni jednak nadal grali z poświęceniem w obronie i nie dali sobie wydrzeć wygranej. Po ataku Pawła Sęka pierwszy set 25-22 dla IŁ Kapital. Kolejna partia to już zupełnie inne oblicze obu drużyn. Goście zaczęli popełniać ogromną liczbę błędów. Atakowali w aut lub siatkę, psuli zagrywki. W przeciwieństwie do nich Skałbania, Ostrowski czy Baranowski bardzo poprawili skuteczność w ataku. Dołożyli do tego kilka dobrych zagrywek, m.in. asy Baranowskiego i Raneckiego. Wynik rozjechał się już na początku 7-1, później 16-8 i na koniec pewna wygrana KKS-u 25-16. Bardzo podobnie wyglądał trzeci set. Na początek widowiskowy atak ze środka Korycińskiego. Chwilę później środkowy dołożył as serwisowy. KKS wygrał 6 kolejnych akcji i prowadził 8-2. Ta partia nie dostarczyła już żadnych emocji. Siatkarze ze Starych Babic psuli zagrywki na potęgę. Kozienczanie nie grali wielkiej siatkówki, bo nie musieli. W miarę równa dyspozycja wystarczyła, by wygrać tą odsłonę do 17. Pozostało tylko potwierdzić wyższość w czwartym secie. Ten na początku trochę przypominał partię otwarcia. Goście podbili kilka piłek, wyprowadzili kontry i odskoczyli na 3 punkty. Kozienczanie na szczęście wyciągnęli wnioski. 5 kolejnych akcji padło ich łupem i to KKS prowadził 2 punktami. Większej przewagi zbudować się jednak nie udało. Cały czas czuliśmy na plecach oddech rywali. W najważniejszych akcjach mogliśmy liczyć na blok. To właśnie punkty Kałasza i Korycińskiego sprawiały, że zamiast remisu gospodarze cały czas byli o 2 oczka przed rywalami. Piłkę meczową mieli przy wyniku 24-22. W ostatniej akcji Kacper Siwic przekroczył linię środkową, powiększając listę błędów w tym spotkaniu. KKS wygrał za 3 punkty, czyli scenariusz identyczny jak na wyjeździe, gdy także zaczęło się od porażki w partii otwarcia. Gospodarze zrealizowali swój plan, choć mecz był trochę nietypowy. Niezwykle dużo albo bardzo długich wymian, albo zepsutych zagrywek. Klasyczne akcje przyjmij, rozegraj, skończ atak, tym razem w zdecydowanej mniejszości. Po spotkaniu wszyscy chętni kibice zostali zaproszeni na parkiet do wspólnego zdjęcia. Rodzinna, siatkarska fotka na pamiątkę. Pozostałe mecze tej kolejki z reguły trwały 3 sety. Bardzo pewnie na wyjazdach triumfowała czołowa trójka. Bas w Ozorkowie, Arka w Międzyrzecu Podlaskim, a Sparta w Łęczycy wygrały po 3-0. Bitwa o stolicę dla MOS-u, który pokonał Metro 3-0. Bardzo zacięty był mecz w Augustowie. Ostatecznie Centrum wygrało z Kamperem po tiebreaku. Układ sił w czołówce został zachowany. Prowadzi Bas Białystok. 6 punktów do lidera traci Arka, a trzecia z dorobkiem 42 oczek i zaległym meczem jest Sparta. KKS od kilku tygodni na 6 miejscu. Niżej na koniec sezonu już nie będzie. Do MOS-u nasz zespół traci 2 punkty. W zasięgu jest także Metro. Na miejscach spadkowych cały czas te same zespoły.
Lotnik Łęczyca 11 i IŁ Kapital Stare Babice 6 punktów. Kolejny mecz KKS rozegra na wyjeździe. W sobotę zagramy w Grodzisku Mazowieckim.